Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny vlog. I to jest vlog sentymentalny, ponieważ jest ostatnim vlogiem z młodzieżą z Włoch. Ponieważ już jutro odwozimy ich na Podkarpacie. Tam zostaniemy prawdopodobnie z 2 dni, więc może jeszcze coś nagram. Raczej nie obiecuję, ale może coś nagram. Dzisiaj jest ostatni nasz vlog z Warszawy i tak zaczynamy dzień. Już muszę powiedzieć, że dla mojego, bo jak już od 2-3 lat może, jak się spotykam z Olkiem, to Olek błaga mnie, żebym się z nim bił. Oczywiście na pół serio, pół żartem, ja tam go czasami coś podduszę, żeby odklepał. Wczoraj na przykład założyliśmy rękawice i zaczęliśmy się bić, taki sparing na siłowni zrobiliśmy, rundkę 4-minutową i on jest bardzo silny, bardzo fajnie te zadaje ciosy, choć co prawda jeszcze nie umie ich zadawać, ale jednak jeśli chodzi o siłę, to jest spoko i postanowiłem, że zaczniemy vloga od tego, że zabiorę go na trening do mojego trenera MMA. Cały trening dla Olka. Olek jeszcze nigdy nie trenował MMA, więc lecimy do Unique Fight Club i tam mój trener, trener Szyszka, weźmie Olka pod swoje skrzydła i zrobi z nim godzinny trening. Tyle na razie, zobaczymy co będzie później. Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mój kanał, koniecznie to zrób, a my lecimy z tym filmem za 3, 2, 1. Mój dzielny rycerz robi sobie właśnie śniadanie, przed chwilą wstał. Wiesz gdzie jedziemy? Pomyślałem sobie, że skoro mamy taką bijatykę, to oczywiście ja też będę, ale załatwiłem ci trening z moim trenerem. Jedziemy na trening MMA. Masz, musisz założyć rękawice, te, które ja mam, które ja ci dam i masz całą godzinę. Co tata? Co tata? O, jaka ładna dzidzia w ogóle. Masz całą godzinę z moim trenerem, czyli nie z jakimś tam obcym trenerem, tylko z moim trenerem, ja będę na macie z tobą. Co tata? Nie wiem, co trener dla ciebie przygotował, ale będziesz na pewno na tarczach bił. Będziesz ciosu się uczył. O Jezu, cio! Gotowy? Chcesz w ogóle takie wyzwanie, bo jakiś jesteś taki smutnawy? Nie, nie, dopiero wstałem. Tak. Dopiero wstałeś pewnie, co? Co? Dopiero wstałeś? Piąteczka. Idziemy na trening. Przyjechaliśmy właśnie na trening. Olek już zaczął trenować i Sara jak patrzy, co się dzieje, to tylko robi coś takiego. Już ma dopiero rozgrzewkę. Treningu jest, no ile, 3 minutki? No. Już jest ciężko, nie? Ja jestem dopiero tutaj po 3 czy 4 treningach i na pierwszym treningu szukałem, na kolejnych zdechłem. Trener jest taki, że mnie odpuści, że za każdym razem jak ja już na przykład nie dawałem rady i naprawdę nie dawałem, nie to, że chciałem się wytłumaczyć, to musiałem robić. I jednak wychodziło na to, że dam radę, więc tak wygląda. Co, za rok ty tutaj, nie? Nie. I pompeczka, tak jest. On jest już zamordowany, ja to widzę. Proszę bardzo, trener Szyszka. Człowiek bez żadnej litości. Szkoda mi go. Ja widzę, jaki on jest zmęczony, ale ja tak samo, identycznie wyglądam na treningach i wiem, że po prostu na początku chce się po prostu człowiek, nie wiem, zabić, bo nigdy więcej nie wróci na te treningi, a później tak po 10 minutach, jak już trening się skończy, to są takie endorfiny i się bardzo chce. Tu Olek tam cały czas ćwiczy, zobaczymy. Nagramy go za, no nie wiem, wrócimy za 10 minut. Ciekawe, jak będzie wyglądał. Później tutaj też jest taka kawiarenka, to zjemy sobie jakieś jedzonko. No i tyle. Myślałem, że będzie gorzej. Olek przywitał nas uśmiechem w ogóle. To jest jak coś, to przerwa, nie? To jest właśnie, tak wygląda przerwa na treningu. Jak jest? Nie, nie, ale identycznie na treningu wyglądałem jak ty, tylko jeszcze żygałem w kiblu. No nie, nie, poważnie, bo będzie ci się żygać chciało. Ja wiem, jak to jest, ale że się pić chce, ale ja ci radzę, mówię, bo ja żygałem, nie? Zubik. Strasznie go trener męczy, strasznie mamy taką radę. Radę chyba raczej wiadomo, jeśli wasze dzieci szaleją w dniu, jeśli mają bardzo dużo energii, na przykład jeśli spróbują się z wami ścigać na schodach, że wjedzie się windą, dzieciaki schodami i w ogóle, że mają po prostu bardzo dużo energii, to moja rada, zabierzcie je na treningi MMA. Ja gwarantuję to, że Olek dzisiaj, on już nie będzie chciał robić nic.
Gwarantuję wam. Dzisiaj Olek już odpoczywał po tym treningu. Założę się. Tak jest. Brawo, dzielny rycerz, jestem taki z ciebie dumny. Ja wiem, że jest ciężko, ja wiem, że jest ciężko. Ja teraz łatwo mi mówić, ja wiem o tym. Ja tak samo zdycham, naprawdę. Nie chcesz ze mną gadać, nie? Nie chcę się, nie? Gadać z kimś. Jeszcze jeden i lecimy sprint. W to i z powrotem, i sprincik. Dawaj! I mocno, tak jest, pięknie Olek. Przepraszam bardzo, że cię męczę, ale muszę na gorąco. Jak było? Opowiedz coś. Dobrze było? Nie chcę ci się gadać, nie? Jeszcze raz, jestem bardzo dumny. Ale fajny trening? Wróciłbyś na MMA? Czy nie? No, czy podoba ci się MMA, czy nie? Tak? Czy musimy wyrobić po prostu kondycję swoją? Zdrówko. Za trening twojego brata. Proszę bardzo. Już trochę ogarnął się, coraz lepszy. Chcesz kanapki trochę? Nie dostałeś apetytu? Nie, dziękuję. Naprawdę nie chcesz jeść? Ja po treningu zawsze bardzo mocno. Ja mam kanapeczkę jakąś, nie wiem, z pastą jajeczną. W ogóle wiesz co, nie pomyślałem, bo zamówiłem kanapkę z pastą jajeczną i jajecznicę. No, ale nonsens, no. I przyszła jajeczniczka po treningu. Tak. Sara gada z mamą i dostaje opierdzieć, że Olek był na treningu MMA. A Olek, zobaczcie, dzielny rycerz. Lemoniadka, ta lemoniada zawsze mnie po treningu stawia na nogi. Wiesz o co chodzi? Że ty jeszcze musimy, jak wrócimy teraz do domu, to ty schodami, a ja windą, nie? Tak? Naprawdę? Myślałem, że wymiękniesz, nie? Przyjechaliśmy właśnie do baru, jesteśmy, znaczy jesteście głodni? Nie. Ja jestem troszeczkę głodny, ale nie wiem właśnie, czy to będzie jedzenie. W każdym razie jesteśmy w barze, nowym w barze w Warszawie. Nie wiem, czy w ogóle jest otwarty, który jest na 21 piętrze. Czyli tutaj mamy znak, jesteśmy na 13, no nie, zapomniałem. I mamy tutaj na 25. Także nie byłem jeszcze w tym miejscu, zobaczymy jak wygląda. Podobno jest bardzo fajny widok na Warszawę. Jesteśmy na 21 piętrze, ale tyle z naszego baru, tyle z naszej restauracji. Super było, nie, słuchajcie, super. W poniedziałki zamknięte. Znaczy było napisane, nie, że od poniedziałku jest otwarte, tylko że jakieś aktualne, nowe godziny, poniedziałek jest zamknięte. Lecimy teraz na kręgle, Michael i Adrian tam do nas dojadą, także no trudno, no niestety najwyżej, znaczy nie najwyżej, ale sam muszę tu przyjechać. Jutro się nie uda, bo od 16 jest, a my wyjeżdżamy rano. Dzwoniłem przed chwilą do Oli Nowak, ponieważ jesteśmy teraz w Escobarze jednak, bo nie pojechaliśmy od razu do Huli Kuli po to, żeby jeszcze być w innym miejscu, bo z Michaelem jesteśmy mówili na 19.30 i Ola tu jest, nie wiem, codziennie mam wrażenie, że na stories, a to jest ten pierwszy raz i próbowałem, żeby mi coś poleciła, to poleciła mi praktycznie całą kartę. A przyszliśmy tutaj na szyszkę. Ja spróbuję tego sushi, bo ja, to jest miejsce Escobar i ja tego miejsca totalnie nie znam, nigdy nie byłem, ale przez to, że stories, że Olka stories dodawała cały czas, to widziałem te sushi, wyglądało bardzo apetycznie. Także ja biorę shishę, znaczy my bierzemy shishę, ja z Sarą. Sarę w ogóle wszędzie traktuję jako 18-latkę już wszędzie, gdziekolwiek. Ludzie nas nie pytają, ile mam lat. Wczoraj byliśmy w pijalni wódki i piwa i nie można tam nawet wejść, jak nie możesz. I Olek był przede mną, nie? I mówi ten pan, a przepraszam, ale dzieci nie mogą wejść, a ja tak już wiesz, się, bo Olek był z przodu i na mnie się też patrzył, ja tak kurczę, nie skumał. A tu tylko Olek wyszedł z kolegi, a ja do środka. Także wszędzie tak tu Sary już jak dorosły, no już w sumie ile się brakuje, no pół roku, niecałe. Ma niecałe. Niecałe, no właśnie. Fajne. Pan mnie tutaj zaskoczył, ponieważ zamówiliśmy shisha i spytałem jaki jest smak, to pan powiedział, że mamy ze 120 smaków, więc w ogóle nawet karty nie mają, więc sobie... Pan powiedział, że cokolwiek, niech pan coś powie i będzie. I Sara wybrała kokos. Ja mam coś kokosowego, nie? Tak, i mamy coś kokos, coś tam, jakiś banan, ananas, nie? Coś takiego. Dobre? Limo? Dobra, lemoniadka? Olek zapytał panią, co to jest i powiedział, że futurystyczne. To są rękawiczki po to, żebyś jak jadł burgera, żebyś założył. Żebyś rąk nie brudził. Kapito? Zobacz, jaki ty masz dzień. Futurystyczny burger. Co? Zobacz! Ale ludzi! Tata jest! Piąteczka! Dziękuję! Gdzie idziemy? Tam, ja was zaprowadzę. Dobra. Po prostu wszędzie będę jakieś. Ale na, tak mamy z godzinkę, nie? Żeby nie siedzieli długo, bo dzisiaj jest UFC i FIFA gramy z Adrianem również. W końcu cię dojadę! Tata! Kto wygra? Kto wygra?
Wujek. Chodź, tata. Ta jest, tata wygra. Olek, mam challenge. No zobacz, ale zobacz, jaki to był challenge. Tylko prawdziwy rycerz. Olek, nie zrobisz tego? Olek, nie zrobi, boi się, nie? Nie boi się. Ja ci zakazuję. Ja się boję, ja jadę teraz. I będziemy się jeździć coraz więcej. Zrobisz to? Jeśli ktoś zrobi. Tam, no na pewno. Wyszła. Ludzie są mokrzy, dowie. No i co? Dobra, nie, żartuję. Oczywiście żartujemy. Tylko głupi by się dał namówić. Ja idę. No wy ogarniacie, że pójdziemy coś jeść? Tak, chyba pójdziesz coś jeść. No tam, no na pewno. Zobaczcie, rozdzielamy się teraz do domu, mamy elektrownię, no nie wiem, z pół kilometra może. Angelika przyszła tu sama z wózkiem, z Charlotką, ale wraca już ze mną samochodem. Ja w samochodzie mam inny wózek, więc go nie zmieszczę. I chłopaki idą do domu z pustym wózkiem. Ocencie, jak to, nie wiem jak to będzie wyglądać. No. Super ta twoja niunia na spacer, super jest. Niunio, niunio, chodź. Cześć! Charlie? Cześć! Charlie była z nami na pewno? Tak. Pa, pa! DJ Yuri za lat 40. Macie, przyszliśmy sobie do Huli Kuli na kręgle. Jak ja to Yuri za lat 50. Zobaczcie, dancingi, ludzie sobie pięknie tańczą. Super, nie? Sobie siedzisz w domu w wieku 60 lat i już co dzisiaj robi, będziemy tańczyć. Zajebiście. O, tańcówki z DJ-em Jerrym. Zajebiście, naprawdę. Naprawdę super. Obiecujemy sobie, że za 40 lat będziemy tutaj chodzić. Dobra. Lesson? Nie widać. Patrzcie, gramy Sara, Lesson, Luka i Michael. I zaczynamy rozgrywkę. A, Sara, chwileczkę. Było świetnie. Chciałam tylko pokazać, jak się wygrywa w kręgle, no proszę. Zakończyliśmy właśnie grę, graliśmy dwa razy, ja nie będę mówił, ja nie będę mówił, kto wygrał. Ja dobrze, ja! Olek, nie będę mówił ogólnie, wiecie, nieważne, przecież nie o to chodzi, prawda? Jesteśmy rodziną, po prostu robimy to dla fanu, nie? Ja wygrałem, no. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy mango nie jest ulubionym owocem Charlotki. Nie jest? Pokaż buzię. Było tutaj taki przysmak w azjatyckiej kuchni kupiliśmy. To jest ryż na mleku kokosowym, pyszny, naprawdę pyszny. I miała kawałki mango, ale już widzę, nie ma? Wszystko? Wszystko zjadłeś? To spróbuj ryżyku teraz, bo bardzo dobry. Spróbuj, on jest dobry, też jest do jedzenia. Też jest słodki. Nie? Nie, niedobry? To odurz. To jak niedobry, to odurz. Ale mango, cała buzia w mango, takie też nie było dobre. To już oszukujesz. Jest godzina prawie druga w nocy. Wieczorne spotkanie, Adrian, kanapeczki, Sara i to jeszcze nie koniec. To naprawdę nie jest udawane, on naprawdę tak zasnął. Miał oglądać z nami UFC, leżał w ogóle na łóżku, znaczy na kanapie, ale jednak postanowił, że położy się na ziemi. Dobranoc, Olek. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Jest godzina czwarta, także za chwilę biała karta główna. Niestety mój partner nie jest aktywny już, także oglądam sam. Drugi partner również za nie mógł, także oglądam sam. Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema. Tara.